Źródłem inflacji, czyli ogólnego wzrostu cen w krajowej gospodarce, są rozdęte wydatki rządowe powyżej dochodów do budżetu, które trzeba jakoś sfinansować. Inflacja wzrasta wskutek nieproporcjonalnego do produkcji większego wzrostu ilości pieniądza w obiegu, przez to obniżenia wartości pieniądza. Wzrost cen jest katastrofalny, bo zakłóca informacje, które niesie system cen, i ryzyko inwestycji jest większe niż zwykle uprzywilejowując jedne grupy społeczne, redystrybuuje zamożność. Nawet jeżeli ta redystrybucja jest jakoś socjalnie uzasadniona, to w długim, kilkuletnim okresie już wszyscy tracą. Inflacja stanowi ukryty podatek, bo przez to, że stawki podatkowe nie są waloryzowane do inflacji, płacimy więcej. Nadto inflacja to proces, który wymaga ciągłej i większej stymulacji, jak w przypadku uzależnień i nieleczona prowadzi do katastrofy. Zawsze prowadzi do zubożenia społeczeństwa. Jest jeden sposób na inflację zmniejszenie podaży pieniądza i wydatków rządowych.